Bóg robi wszystko dzisiaj dla nas tu obecnych, a przede wszystkim dla was, Elżbieto i Radosławie, żebyście te chwile zapisali w sercu. Będziecie karmić się miłością Pana, zobaczycie, że łatwo jest nieść miłość, kiedy się ma doświadczenie, że jest się kochanym. Uczestniczyć w tych wielkich chwilach i przeżyciach, których nam już nikt nie zabierze, wpisują się aż tak bardzo, że promienie tego światła, które dzisiaj są w tej Eucharystii, idą przez całe życie. Będę nosił was w swoim sercu i modlił się za was, byście byli blisko Boga, bo jak będziecie blisko Boga, to będziecie całe życie szczęśliwi.